Siema kochani, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w Rybniku. Widzicie, tu nic nie ma. Tu są jakieś mini takie zabudowane hale, tak to powiedzmy. A tu jest choinka. I rok temu to naprawdę tu były cuda, to jeszcze stało takie młyńskie koło. W tym roku ponoć nic ma nie być, no a tu jest coś takiego, to jest taki mini lasek, tak to nazwijmy. I niedźwiedź, to w nocy świeci. Przynajmniej tak podejrzewam, chociaż słyszałam, że o 21 mają właśnie gasić wszystkie światła świąteczne. O, tu widzę, że coś się dzieje. Tu będzie taka fajna choinka. Tutaj to. Natomiast, no teraz my sobie tego nie zobaczymy. Do sklepu przed chwilą sobie zjadłam. Natomiast nie pytajcie w ogóle, gdzie mam okulary, bo ja gdzieś okulary zgubiłam. Oczywiście u siebie w domu. I totalnie nie wiem, gdzie one są. Ostatnio usłyszałam od widzów, że bez okularów to mnie nikt nie rozpoznaje, że jestem inkognito. Ja się dzisiaj tak cieszyłam. No co, idę sobie teraz przez miasto, a tu się okazuje, że mnie jednak rozpoznają, bo dziewczyny jakieś z biurki podeszły do mnie z tekstem: hej Najka! To jednak nie działa tak, jak sobie myślałam. Chodzę po sklepach i szukam, bo ciągle wchodzę do takiego sklepu, wtedy oczywiście wyłączam. Matko, jakaś dziewczynka siedzi za oknem, tam widzieliście? Matko, to było straszne, bo prawdziwa dziewczynka, nie ma na chin. No ale ten, chodzę po sklepach i szukam, nawet nie wiem czego. Znaczy wiem czego, ale nigdzie nie wiem tego znaleźć. Szukam albo eyelinera, albo tuszu do rzęs. Jakiegoś lepszego niż teraz mam, bo teraz kupiłam jakieś na promocji i więcej nie kupuję nic na promocji. Już to widać, że to na dziada. Ale bez okularów to ja muszę nawet podchodzić do rzeczy w sklepie, w sensie bliżej cen, bo ja inaczej z daleka, tak z 3 metrów, nie widzę ceny. To już jest chore. Co ci ludzie tu robią? A, w ogóle szukamy też, kochani, kubka, o którym wam mówiłam. Wreszcie się lepiej czuję, więc wreszcie jest ten dzień. Spóźnione Mikołajki. W taki dzień jak ten, czyli wtedy, gdy wyglądam jak pół dupy z okrzyka, zawsze się modlę o to, żeby mnie nikt nie rozpoznał. Tak totalnie inkognito. A widzicie, to i tak co nie wchodzi, jestem troszkę znerwana, bo wiecie, jak się źle wygląda, to nikt nie chce się, żeby coś tam ten rozpoznał i w ogóle. Trzeba ubierać się chyba jak Menel. W sensie tak bardzo źle. Chociaż ja zauważyłam, że te najbardziej znane gwiazdy to zawsze ubierają się na miasto jak takie biedaki. A my ludzie biedni ubieramy się jak bogaci. Matka, wyglądam jak bałwan w czepsiadce. Ja nie mogę jaki bałwan. I mojej rybnickiej w fokusie. I szukamy teraz Pepko. Znaczy ja wiem, gdzie ona jest. Mamy tutaj jakieś kubeczki świąteczne. O nie, zaraz to spadnie. Ale czekajcie, a ten ze śnieżynkami? Nie. Nie podoba mi się. O matko, ten jest śliczny. O kurczę, ten jest piękny taki ze śnieżynką, ale śniegu nie ma. Kurczę, to na dziada. Bo jak to ma... Ja nie będę miała tylko śniegu w domu, bo ja chcę śnieg na dworze. Bo tu chyba już nic więcej nie ma. Dobra, nie ma co. Nie ma co. Idziemy dalej, idziemy teraz do pewnego. Idziemy pooglądać, co tu będzie. Dobra, mamy jakieś tutaj z reniferem, natomiast ten uszczerbiony jest. Ten mamy też jakieś uszczerbiony, a ładny. Jest taki, ale on wygląda jak na gwiazdkę. Znaczy nie na gwiazdkę, tylko na Sylwestra. O, bo takie gwiazdki ma. Nie wiem, dla mnie się to kojarzy z takim Sylwestrem. Ale za to mamy taki i jest spoko. Jest chyba git. Szukam też takiego dwustronnego, miękkiego kocyka. Takiego, co będzie miał dwie strony, znaczy, co ja to gadam. Chodzi mi o to, że z tej drugiej strony będzie taki baranek. Tylko ja nie wiem. Czekajcie, nie, bo ten chyba nie jest dwustronny, ten też nie. Matko, prawie się przewróciłam. Nie, no tu żaden nie jest taki, o jakim ja marzę. Kurczaki. Na dziada. Bo takiego zwykłego to ja już nie chcę, bo takiego w domu mam. No takich zwykłych nie chcę. Chcę taki dwustronny, on jest taki ocieplany z drugiej strony. Kurczę, nie ma. Dobra, kubeczek kupiony. Długo czekaliśmy na ten kubeczek. Chociaż tak szczerze czekałam na inny. Ale mówię wam, no ja za późno przyszłam, nie? Bo jednak ja te 2 dni teraz w domu siedziałam. A jeszcze w sobotę to było, tak w sobotę, widziałam się ze swoją koleżanką i chodziłyśmy tak od sklepu do sklepu i kochani, takie piękne były, po prostu normalnie tak jakby kubek od razu Mikołaj, albo kubek od razu jakiś taki pingwinek, no przepiękne to było. A teraz no widać, spóźniłam się praktycznie o 3 dni, już nic nie ma, bo wszystko wykupione, no. No i muszę brać to, co jest, nie? Jak się nie ma tego, czego się chce, to się
lubi i bierze to, co się, to co jest. Nie wiem, jakoś tak. Znowu przed chwilą mnie ktoś zaczepił, że zbierałem na jakąś fundację. I już raz dzisiaj wrzuciłam, ale ja mam później wyrzuty sumienia, bo ja wolę wpłacać na te zbiórki, co są właśnie przez internet organizowane, jakieś właśnie się pomaga i tak dalej. Jak ja widzę te wszystkie dzieciaki chore na jakieś nowotwory albo na SMA, ja wam powiem, to ja wolę na to. Ja jakoś czuję wtedy się bardziej lepiej, a tak to ja tyle razy słyszałam o akcjach, że to jest wyrzucane te pieniądze są, albo że ktoś to wybiera. To jest tak jak z WOŚP. Ja temu kompletnie nie ufam. Ja wolę naprawdę wpłacać online. Naprawdę na takie zaufane zbiórki i w ogóle z weryfikacją. Natomiast teraz idziemy do mojego ulubionego sklepu, czyli do... nie mogę się wysłowić. Do Lumpa. Idziemy do Lumpa. Poszukamy czegoś ładnego. Może coś znajdziemy. Zobaczymy. Dobra, wiecie co, ja tak chodzę i chodzę. Szukam jakiejś zwykłej białej koszuli, ale nie znalazłam tam dalej. A teraz szukam jakiejś sukienki, ale będzie chyba też biednie. Nie wyjdę dzisiaj z tym, z niczym. Tu. Dobra, ostatecznie kupiłam coś tylko dla mamy, natomiast patrz. Ja chciałam śnieg, nie? A tutaj co? Co to jest? To moi drodzy państwo, jest słońce. I ja zaraz chyba pieroństwa jakiegoś dostanę w głowie, naprawdę. Nie, no ja już muszę po prostu wracać do domu. Ja już dzisiaj ponad 600 zł wydałam. Natomiast wiecie, w tym też kupiłam praktycznie za 500 zł. Materac na łóżko, bo będę mieć nowe łóżko. No i kurczę, znowu jak zwykle stelaż łóżka wyszedł mi taniej niż materac. Czemu te materace są w ogóle tak drogie? Ludzie! Dobra, moi kochani, ja wróciłam do domu. Kupiłam sobie taką w ogóle uroczą bransoletkę. W ogóle nieświadomie dobrałam ją do kolczyków. Te kolczyki kupiłam może z miesiąc temu, no teraz właśnie kupiłam to totalnie w innym sklepie i tak idealnie to pasuje, więc jestem zadowolona. To jest ten kubeczek, kochani. Dzisiejsza herbata to... Właśnie, jaka jest dzisiejsza herbata, bo ja nawet nie wiem, czekajcie. Dzisiaj jest nie 6, aha, bo wczoraj byłam chora. Czekajcie, stop, coś się tu nie zgadza. Ja zrobiłam o jeden dzień do tyłu, bo ja wczoraj piłam, a wczoraj był 6, a ja przecież dzień wcześniej mówiłam, że nie piję herbaty, bo mnie wszystko boli. Teraz się zgadza. Czyli tak naprawdę dzisiaj powinna być herbata biała, pomarańcza z limetką. Co to jest limetka chyba? Limonką, tu jest błąd, tu jest limetka napisanie, limonka. A może limetka jednak? Może jednak to nie jest błąd? Dobra, zobaczę na necie, co to jest limetka. Wkleję tu obrazek limetki. No to sobie dzisiaj wypiję tą herbatę czarną, cytrynową. Nawet dużo nie straciłam. To dzisiaj, kochani, herbata biała, pomarańcza z limetką. Może limonką jednak? Ja nie wiem, zaraz zobaczymy. Natomiast, no kochani, ja sobie to zrobię w tym nowym kubeczku. Idę sobie zaparzyć szybko. Dobra, moi drodzy, już sobie zaparzyłam i w ogóle zaraz mi bateria padnie, to tak szybkie zakończenie. Słuchajcie, ja tylko spróbuję jeszcze, czekajcie. No jakbym tu cukru i miodu nie dała, to było na dziada. No tak, ja trochę mam wrażenie, że nie jestem zadowolona z tych herbatek. Mam wrażenie, że one są takie jakby, że im czegoś brakuje. Natomiast, kochani, na koniec cytat z Pisma Świętego, bo to był zły vlog, gdybyśmy tego nie zrobili. Mianowicie, kochani, z pierwszego listu do świętego Jana, rozdział 4, werset 16. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim. Kochani, no piękny cytat, podoba mi się bardzo. Dzisiaj z tym świeżo po spowiedzi to jeszcze bardziej czuję tę taką miłość i obecność Bożą na tym świecie. No w ogóle swoją drogą zrobiłam sobie tipsy i jestem bardzo zadowolona, tak. No, a jeszcze przyszła mi sukienka z Shane, chociaż niektórzy mi mówią, że mówi się Shein, inni mówią, że mówi się Shane, a jeszcze inni mówią, że po prostu Shane. Ja mówię Shane, bo nie mówi się chyba Shein, a może się mówi? Ja nie wiem, napiszcie w komentarzu, jak wy mówicie, jak wy to wymawiacie. No, bardzo ładna, ale czegoś mi w niej brakuje, no to ten. Dobra, kochani, ja będę kończyć. Fajnie, że byliście dzisiaj ze mną. Cieszę się, że mi towarzyszycie. Kochani, to już w sumie był nas 11 vlogmas, co nie? Ja już nawet nie wiem. Kochani, w każdym razie dzisiaj jest środa. Wszystkiego dobrego wam życzę, dobrej herbatki. Mam nadzieję, że wy tam miło spędzacie dzień. I do zobaczenia, kochani, następnym razem. Buziaki, pa!